Zadanie 32. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym podstawa AB ma długość 12, a każdy z ramion AC i BC ma długość równą 10. Punkt D jest środkiem ramienia BC. Zobacz rysunek. Oblicz sinus kąta alfa, jak i środkowa AD tworzy z ramieniem AC trójkąta ABC. No i dobra. To tak. Co wiemy? Wiemy, że to jest takie samo jak to i ma po 10, tak? Wiemy też, że odtąd dotąd jest 5. I odtąd dotąd także jest 5. Dlaczego? Bo środkowa, czyli ta prosta kreska, którą zrobimy na taki kolor, ona dzieli ramię CB na dwie równe części. I tak. Co jeszcze wiemy? Że mamy obliczyć kąt alfa. Czyli tutaj mamy ten kąt obliczyć. Tutaj jest alfa, tak? I go mamy obliczyć. I w jaki sposób? Stwórzmy sobie trójkąt tutaj prostokątny. Tak, tu mam kąt prosty. I tu mam jakiś x. Mam obrócić sinus kąta alfa. Czyli tak. Sinus alfa równa się, tutaj mój ten x, do, idziemy tu, do 10, tak? Czyli musimy wyliczyć tą długość. I właśnie zaczyna się cała nasza zabawa z tym. To będziemy robić po kolei. Pozaznaczajmy sobie rzeczy, które będą potrzebne nam do liczenia. Przede wszystkim będzie nam potrzebna wysokość naszego całego tego trójkąta równoramiennego. Czyli tu mamy znów kąt prosty i odtąd dotąd mamy ile? 6, tak? Wyliczając to, możemy obliczyć tą wysokość. Czyli to nazwijmy nasze duże h, tak? Czyli h kwadrat plus 6 kwadrat równa się 10 do kwadratu. Czyli h kwadrat plus 36 równa się 100. H kwadrat równa się 100 minus 36. H kwadrat równa się 64. Pierwiastkujemy, czyli h równa się pierwiastek z 64. Duże h równa się 8 lub duże h równa się minus 8. Ta odpowiedź odpada, bo nie możemy mieć ujemnej miary, tak? Czyli wiemy, że tutaj poprawmy sobie h na 8, tak? Dobra, napiszę tu na górze to h, żeby było wiadomo. I co dalej? Dalej będzie kolejny trójkąt. Dzisiaj będziemy działać na wszystkich praktycznie własnościach związanych z trójkątami. Jeszcze tak. Mając, liczyliśmy tą wysokość trójkąta po to, żeby obliczyć jego pole. Czyli tak, pole trójkąta ABC to się równa 1 druga A, czyli 2, dobra, 1 druga A razy H, tak? Czyli pole ABC to się równa 1 druga razy 12 razy to H duże. To jest 8. 1, 6. 6 razy 8, 48, tak? I teraz popatrzcie. Mam także. Ile wynosi połowa ABC? No to jest 1 druga razy 24.
jedno. 24. Dam odpowiedź sobie od razu. Dlaczego 24? Bo 1, 2 razy 48. 1, 24. Tak. Wybaczcie czasem za takie moje wstawienia, ale jak Wam mówię, ile wynosi, to sobie sama odpowiadam i zapominam zapisywać. Dobra. Po co mi to? Bo popatrzcie. Tutaj musimy dojść do tego, tak? Żeby obliczyć to, to potrzebuję znać też to. Bo to jest wysokość tej połówki, tak? Zapewne jeszcze tego do końca nie widzicie, ale nie martwcie się. I co dalej? Teraz popatrzmy. Kolejny trójkąt. Właśnie teraz powstanie trójkąt, który pomoże mi wyliczyć resztę. Tak. Tutaj. No i znów mamy kąt prosty. I... A, C, D, B... Tu było E, tu będzie F. Tak? I teraz trójkąt. Ten duży, czyli ECB, trójkąt duży ECB jest podobny do tego małego trójkąta FDB. Tak? I dzięki temu, że one są do siebie podobne, będę mogła obliczyć to. Jaki mi to będzie potrzebne? Zaraz Wam wszystko powiem. I tak. Już tak. Czyli mamy 8. To wysokość do tego, czyli do 10. Równa się. To będzie, nazwijmy to, malutkie h, dobra? To się równa, malutkie h do 5. Mnożę na ukos, czyli 8 razy 5 równa się 10 razy h. 40 równa się 10 razy h. Dzielę przez 10, czyli h równa się 4. Czyli tu mam 4. I teraz popatrzcie, mam 4. Tu będę miała tą długość, więc wyliczę to. Jak już będę miała to, to skorzystam z tej połowy pola i wyliczę x i już wtedy podstawię do wzoru. Lecimy dalej. Czyli mam h równa się 4. Teraz tak, tutaj ile to będzie i ile tu będzie? Tu mamy trójkąt, tak? Kąt prosty. I tu mamy 4, tu mamy 5. Tu będzie x. No to z Pitagorasa. 4 do kwadratu plus x kwadrat równa się 5 do kwadratu. 16 plus x kwadrat równa się 25. X kwadrat równa się 25 minus 16. X kwadrat równa się 9. Pierwiastkujemy. Czyli x równa się pierwiastek z 9. Czyli x równa się minus 3 lub x równa się 3. To odpada, bo nie możemy mieć ujemnej, bo odpada. Czyli x równa się 3. Czyli mamy tu 3. Skoro tu mamy 3, to ile tu mamy? 12. Czyli ten mały odcinek, tutaj ten EF. EF. Kolory. Ten mały EF to jest tutaj. To wyliczamy tu. Mały EF to się równa. Cała ta długość to ma 12 minus ten malutki kawałek na niebiesko i minus to, co wyliczyliśmy na górze, czyli minus 3. To się równa 12 minus 9, czyli 3. Czyli mamy tu 3, tak? Czyli cała długość tego odcinka AF,
za długość odcinka AF to się równa 6 plus 3, czyli mamy 9. Tak? Jak mam już to, znam to, to stwierdzenia Pitagorasa wyliczę tutaj to na niebiesko. Czyli tak, mam AF i teraz tak. Wyliczam to. Tu narysuję Wam ten trójkąt. I tak, tu mamy A, tu mamy D, tu mamy F. Żebyście wiedzieli, w którym momencie dokładnie jestem. I tu mamy 9, tu mamy 4. Tak? Macie pytania? No i dobra. Czyli liczymy. Tu będzie znowu, nazwijmy to x, czyli tak, 9 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x kwadrat. 9 do kwadratu mamy 81 plus 16 równa się x kwadrat. 81 plus 16 jest 97 równa się x kwadrat. Pierwiastkujemy obustronnie. Czyli x równa się pierwiastek z 97 lub x równa się minus pierwiastek 97, to odpada. Czyli ta moja długość ma pierwiastek z 97. Czyli to się równa pierwiastek z 97. I teraz tak. To moje ADC to jest połowa trójkąta. I pole tego, czyli tak, pole trójkąta ADC to się równa 1 druga całego ABC. Czyli jak wcześniej wyliczyłam, ADC to jest 24. Już zaznaczam, gdzie to liczyłam. Tutaj to było, w tym miejscu. Tak, i z tej informacji korzystam tu. A pole trójkąta jak wyliczamy? 1 druga A razy H równa się 24. A u nas wynosi ile? To, co przed chwilą wyliczyliśmy, ten pierwiastek z 97, czyli 1 druga razy pierwiastek 97 razy H równa się 24. Mnożę to razy 2. Czyli mam pierwiastek z 97 razy H równa się 48, tak? Czyli nasze H to się równa 48 podzielić na pierwiastek z 97, tak? I teraz usuńmy sobie niewymierność, czyli mnożymy razy pierwiastek z 97. Czyli będzie 48 pierwiastek 97 przez 97. I mając wyliczone to H, czyli to O, to, no i przepraszam Was, tu jest wyliczone. To jest ta odległość. Dokładnie. Mogę wyliczyć mój sinus. Czyli mam sinus alfa równa się. Podstawiam to moje 48 pierwiastek z 97 podzielone na 97 przez 10. To się równa. 48 pierwiastek 97 podzielone na 97 razy, nie, dobra, podzielić na 10. Czyli to się równa. 48,97 przez 97 razy 1/10. Skracamy to przez 2. Tu otrzymujemy 5, tu 24. Czyli to się równa 24 pierwiastek 97 przez... Czekajcie, muszę sobie policzyć. Przez
przez 485. To jest odpowiedź. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Ależ długie rozwiązanie wyszło nam.